Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale Byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 19 do 25 czerwca. Sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie, dopasujcie odpowiedni kamień dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Przejdźmy zatem do czytania tygodniowego, 19-25 czerwiec, zodiakalne byki. Moje drogie byczki, jeśli chodzi o Was, tak jakby widzę tutaj ruszenie do przodu, jeśli chodzi o relacje. Osoby samotne mogą kogoś poznać przez internet. Tu jest komunikacja, wiadomości, i tak jakby poznanie kogoś też na odległość. Może to być ktoś z innego miasta, z innego kraju, ale pokazuje mi się tak jakby zupełnie nowa energia przy Was. Strzelec, baran, dużo ognia, dużo pasji, to może być Wasz bliźniaczy płomień, natomiast ta osoba będzie Was bardzo mocno przyciągała. Pomimo tego, że to jest relacja na odległość, że nie widzicie się jeszcze na żywo, to bardzo mocno Was będzie do tej osoby przyciągało. Powiem Wam tak, co Was może zasmucić? Umiarkowanie, brak równowagi. Może Was zasmucić to, że ta relacja jest na odległość, że no, będzie można się spotykać, ale dosyć rzadko. Będzie trzeba to wszystko jakoś poukładać. I też nie do końca wiadomo jak. Widzę też byki, które są w związkach i planowaliście jakąś podróż, ale może w tym tygodniu nie dojść do tej podróży z tego względu, że wyskoczy Wam coś nagle. Albo w pracy właśnie, bo mamy tę blokadę. I ktoś Wam może powiedzieć, że no niestety nie dostaniecie urlopu, bo ktoś inny wziął, albo ktoś tam jest na L4, musicie za tą osobę popracować. Będziecie się troszkę wkurzać w tym tygodniu, bo tak jakby Wasze plany wezmą w łeb. Coś macie poplanowane, coś tutaj chcecie ruszyć z miejsca, ale no niestety nagle jakaś siła wyższa się pojawia i może nie dojść do realizacji tych planów. Mam też u Was taką energię, że może to Wy po prostu weźmiecie L4, nagle ktoś się tutaj pochoruje, także kochani, zwróćcie uwagę, bo pojawia mi się również dziewiątka mieczy przy Was na zdrowiu, to są alergie. Może tak być, że właśnie katar, kaszel, jakieś duszności, więc zwróćcie uwagę, jeżeli jesteście po prostu alergikami, jeżeli macie problemy z pyłkami, bo teraz tak naprawdę faktycznie wszystko pyli, ludzie chodzą z katarami, kaszlą, kichają. I ta alergia daje się mocno we znaki. Także tutaj na to zwróćcie uwagę. Tak jak mówię, Was coś tutaj może położyć, coś Was może zdenerwować. Jakieś uczulenie nagle się też pojawia. I inne plany mogą wziąć w łeb. Jeżeli, kochani, tutaj nie piszecie z nikim przez internet, nie ma takich historii, to widzę jeszcze tak jakby chęć ruszenia do przodu. Jesteście singlami, ale tak naprawdę czujecie, że chcielibyście kogoś w tym tygodniu poznać. Chcielibyście z kimś wejść w relację, no i tutaj może się pojawić taka myśl właśnie, żeby kogoś poznać przez ten internet. Jeżeli jeszcze z nikim nie piszecie, tak? Więc macie szansę kogoś faktycznie poznać. Tu mi się pokazuje kobieta stała do relacji dla mężczyzn oraz dla kobiet taki mężczyzna. Być może to będzie trygon ognia albo trygon ziemi. Byk, panna, koziorożec, Wasza energia, bądź właśnie baran, lew, strzelec. Ale tak jak mówię, to może być ktoś fajny jednak na odległość i ta odległość może tutaj robić dla Was jakiś problem, tak? Bo jednak no, chcielibyście kogoś mieć na miejscu. Nie pozwól, by przeszłość Cię hamowała. No właśnie, to jest dla osób, które gdzieś tam miały trudną relację, ciężko Wam teraz zaufać. Może być tak po prostu, że kogoś fajnego poznacie, ale no, problem będzie z zaufaniem, z otwarciem się, bo gdzieś tam ta przeszłość wraca, także nie pozwólcie, żeby ta przeszłość, kochani, miała na Was wpływ, czy Was hamowała. Zapraszam Was do czytań prywatnych, na rytuały podczas nowiu i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, kochani. Kolejny znak to panna.
Moje drogie panny, tutaj przy Was widzę rybę, raka, skorpiona, bardzo mocno taka energia, ewentualnie strzelca. Powiem tak, smuci Was to, że nie ma jakiegoś takiego połączenia, być może liczyliście na pojednanie z kimś, na jakieś takie spotkanie, bo tu może nie dojść do spotkania w tym tygodniu. Jeśli chodzi o Wasze uczucia, ktoś ukrywa uczucia albo Wy przed kimś i zamiast się na siebie otworzyć, to każdy z Was gdzieś tam chowa w sobie te emocje. Tu są niewyrażone uczucia, niewyrażone emocje. Pokazuje mi się kobieta z dzieckiem, która sobie świetnie w życiu radzi, poznaje faceta, który również jest zaradny, ale oboje ukrywają te uczucia. Każdy z Was marzy o spotkaniu, każdy z Was marzy o połączeniu, ale do tego połączenia nie dochodzi. Bo jak już jest fajnie, fajnie się Wam rozmawia, to nagle ta osoba się wycofuje. Nagle ta osoba gdzieś tam chowa głowę w piasek z obawy przed zranieniem. Nie wiem, może w przeszłości ta osoba była zraniona, jest nieufna, nie potrafi tutaj się zaangażować, otworzyć na 100%. I pokazują mi się energie, w których chcielibyście ruszyć do przodu, no ale niestety lęki, obawy gdzieś tam wstrzymują te działania. Was bądź tę osobę, bo energie są w tarocie zamienne, o tym również pamiętajcie. No i z tego względu no, nie dochodzi do spotkania, nie dochodzi tutaj do wyrażenia tych uczuć, a szkoda, bo energia pokazuje mi się bliźniaczych płomieni, tak jakby fajnie było się pojednać, fajnie było się spotkać, ale jednak zawsze ktoś ma jakiś problem, komuś też może przeszkadzać praca, duża ilość pracy, brak zdecydowania, brak otwartości. Uczucia są niewyrażone, zatem kochani, tutaj trzeba popracować nad wyrażaniem uczuć, nad otwarciem się. Jeżeli to nie chodzi o Was, to chodzi o Waszą osobę. Jeżeli jesteście w stałych związkach, kochani, tutaj może być jakiś wyjazd. Dla niektórych pokazuje mi się ciąża. Ciąża, może na dniach niektóre panie będą rodziły. Tutaj szybko odchodzą wody i poród prawidłowy. Bardzo fajnie, tutaj dużo miłości, dużo uczuć, dużo wsparcia ze strony partnera. W pracy jest jakieś, kochani, odejście, zamknięcie się na coś. Będziecie kombinować, jak tu otworzyć własny biznes. Być może będziecie chcieli przede wszystkim tutaj stworzyć coś nowego, coś kreatywnego, ale chcecie być niezależni, bardzo chcecie być niezależni. Dla niektórych sprawy emocjonalne na tyle biorą górę, że po prostu nie potraficie się skupić na pracy. I tu, kochani, trzeba uważać, bo żeby ktoś w pracy po prostu Was tutaj nie chciał pogonić albo po prostu skarcić za to, że nie potraficie się skupić, bo bujacie gdzieś tam z głową w chmurach, tak? Myślicie o uczuciach, myślicie o jakimś niespełnionym uczuciu, no i na tej pracy coraz gorzej się skupić. Zdrowotnie, kochani, dobre karty, przede wszystkim suplementacja lekami, tak, tutaj potas, magnez, pamiętajcie, trzeba przyjmować. Witamina D3 przede wszystkim jest bardzo ważna, także tutaj się suplementujcie, zdrowo odżywiajcie, pokazuje mi się zdrowe odżywianie i zadbanie o układ pokarmowy, układ trawienny. Zobaczmy dla Was kartę wyroczni na ten tydzień. Znajdź równowagę między duchowością a praktycznością. Coś z tymi rybkami tutaj też macie do czynienia. Tu może się uaktywnić jakaś osoba z przeszłości, właśnie rak bądź ryba, więc też na to zwróćcie uwagę, bo ktoś może chcieć reaktywować relacje. Wszystkiego dobrego, moje drogie panny. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. I na koniec koziorożce. No, koziorożce, tutaj macie podpisanie umowy, tutaj macie fajną pracę, jeżeli czekaliście na zaproszenie na rozmowę o pracę, jeżeli czekaliście na awans w pracy, wieża, nagle, as, monet, dwójka kielichów, podpisanie umowy, wspaniałe wiadomości, awans, przyniesienie na lepsze stanowisko. Także, kochani, w pracy, finansach, przepiękne energie. Jesteście w swoim żywiole, jesteście zadowoleni, przychodzi do Was stabilizacja, przychodzą sukcesy i wymarzona praca. Także jeżeli długo czekaliście właśnie na to, żeby tę ofertę otrzymać, żeby tutaj zaproszono Was na rozmowę, czy też właśnie zaproponowano Wam współpracę, tu jest podpisanie umowy, tu jest świetna atmosfera w pracy, będziecie się dobrze dogadywać ze współpracownikami, z szefami, przepiękne energie. Tu jeśli chodzi o uczucia, kochani, jakaś ryba odchodzi do przyszłości, Wy z jakimś tęsknicie, ale już zamykacie ten etap i wchodzicie w coś ognistego. Tu się pojawia nowy romans, nowy mężczyzna na horyzoncie bądź kobieta. Baran, lew, strzelec mocno mi się zaznaczyli, ale ta osoba może mieć oczywiście ascendent, znak słoneczny, księżycowy w swoim wykresie urodzeniowym, więc na to też trzeba, pamiętajcie, zwracać uwagę. Pokazuje mi się nowa osoba, nowy romans, gorący romans i rozpoczęcie nowej historii w życiu uczuciowym.
Także tego typu energie. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie cesarzowe, problemy z wyglądem zewnętrznym, problemy skórne, wszystko co wiąże się, kochani, z dermatologią, jakieś wykwity skórne, jeżeli macie na coś alergię, zwracajcie uwagę na to, co jecie. Nie wiem, gluten, laktoza, tak, kakao, jeżeli coś Was uczula, no to trzeba to wykluczyć z diety. Osoby w stałych związkach, dużo ognia, narodzenie się uczuć, jakby odnowienie uczuć. Gdzieś możecie razem wyjechać, możecie po prostu tutaj reaktywować Waszą relację uczuciową. Karta wyroczni, kochani, dla Was. Zapowiedź rozwiązania, które zadowala wszystkich. Także bardzo ładnie. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Ściskam Was mocno. Wszystkiego dobrego.